Dlaczego wszystko drożeje? Spartiatix! Yeah, boy! Ale to i tak nie dojdzie do tych debili, co oglądają TVP i tak nie będą wiedzieli, czemu wszystko drożeje. Po co on to nagrał? 5337 zł brutto. Tyle według Głównego Urzędu Statystycznego zarabiał przeciętny Polak na koniec sierpnia. Co? 5330. Co? To brutto? To ile jest na rękę? Sary kecy! 4K? 4K przeciętny Polak! To by nie jechał do Niemiec na taśmę! Co ty pieprzysz? 7 zł brutto. Tyle według Głównego Urzędu Statystycznego zarabiał przeciętny Polak na koniec sierpnia. Oznacza to także, skam, że w ciągu roku zarobki Polaków wzrosły o 212 zł brutto, co przekłada się na 4% wzrost. Te dane mogą jednak zdenerwować wiele osób. Po pierwsze, część z nas zastanawia się, masło 15 jak to możliwe, zł? Że średnie zarobki w Polsce wynoszą ponad 5000 zł, skoro na ich konto co miesiąc wpływa ledwo ponad 2000. Po drugie, część z nas zada pytanie, co z tego, że wynagrodzenia rosną, skoro ceny w sklepach rosną jeszcze szybciej. Jaka jest prawda o zarobkach Polaków? Co rośnie szybciej? Nasze wynagrodzenia, czy może ceny? I jak dyskutowaliśmy... W Niemczech średnia krajowa to jest 4K euro? Naprawdę? Tak... Bardzo dużo. W podcaście z Karolem Okrasą, dlaczego w jednym miejscu te same produkty kosztują więcej, a w innym... A ile zarabia taki Polak, co pojedzie do Niemiec robić? Na jakimś takim zwykłym stanowisku tam, wiecie. Żeby tylko się dorobić coś. W euro licząc, nie w złotówkach. 4K, 8K PLN. 2K euro? Dużo. Mniej i co w ogóle kształtuje ceny? Jeśli ani ty, ani nikt z twoich znajomych nie zarabiacie 5337 zł, nie ma w tym nic dziwnego. Po pierwsze, dane, które przedstawia GUS jako przeciętne, dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę w dużych lub średnich firmach, które zatrudniają co najmniej 10 osób. Czyli w tych danych jest wycięta duża ilość Polaków. Dlatego ta średnia jest taka wysoka. Nice. Nie uwzględniają one zarobków z mniejszych firm oraz około 1,3 miliona osób pracujących na umowach o dzieło i umowach zlecenie. Po drugie, statystyka prezentowana przez GUS to kwota brutto. Po odliczeniu podatków i składek na konto naszego statystycznego Kowalskiego wpłynie znacznie mniej. W sierpniu dostał on na rękę 3850 zł, podczas gdy rok temu było to 3700 zł. Faktyczne zarobki wzrosły zatem o 150 zł. Po trzecie, średnia to średnia. Uwzględnia osoby zarabiające najniższą krajową, a jest takich w Polsce około 1,5 miliona, jak również specjalistów, menedżerów czy prezesów, którzy nierzadko zarabiają setki tysięcy złotych miesięcznie. Tak więc, ile naprawdę zarabia przeciętny Polak? Wielu specjalistów od rynku pracy i wynagrodzeń uważa, że do przedstawienia zarobków lepsza od średniej jest mediana. A więc wartość środkowa, przy której dokładnie połowa pracowników zarabia mniej i druga ile ta połowa mediana wynosi? Więcej. Wyliczanie mediany jest znacznie bardziej pracochłonne, bo wymaga zebrania szczegółów. Dobra, co za różnica? Frajery siedzą w tych biurach, pieprzone krawaciarze, nie mogą mediany policzyć za te podatki, co płacimy? Tylko średnią, bo jest łatwiej? Pieprzony w dupę nie robi? Co to w ogóle jest za tłumaczenie? Szmaty pieprzone. Nie podają mediany pewnie dlatego, że pokazałaby prawdziwą sytuację, a nie dlatego, że jest trudniej policzyć. Każdy wie. ...nowych danych o wynagrodzeniach każdego pracownika, tak by później je odpowiednio uszeregować. Dlatego też GUS tak rzadko publikuje takie statystyki. W przypadku będą średniej kazać. Jest to znacznie prostsze. Ostatnie takie dane GUS dotyczą października 2018 roku. Przeciętne wynagrodzenie, czyli średnia, wynosiło wówczas dokładnie 5003,78 zł brutto.
Okazuje się jednak, że 66% pracowników zarabia wtedy mniej. Za to około połowa badanych otrzymywała mniej niż 4094,98 zł brutto. Ta kwota to właśnie mediana wynagrodzeń. Różnica mediany do średniej to prawie okrągły 1000. W statystykach oprócz średniej i mediany wyróżnia się też dominante, czyli najczęściej wypłacane miesięczne wynagrodzenie. Wyniosło ono zaledwie 2379 zł brutto. Jaki skam! Liczą średnią, żeby nie podać, że jest 2300 brutto. Jaki skam! Rozumiesz to? Specjalnie skamują w statystykach. No nie mogę w to uwierzyć. Ale gówno pieprzone. Boże. 379 zł brutto, czyli ponad 2600 mniej niż wynosiła podawana średnia. Wniosek? Ciężko podać, ile zarabia przeciętny Polak, ale wiadomo, że więcej osób zarabia mniej niż podają to oficjalne średnie. Niemniej jednak, czy to podając średnią, czy medianę, czy dominantę, należy stwierdzić, że zarobki w Polsce w ostatnich latach rosły. Nie no, niestety żadna z tych miar nie uwzględnia inflacji, a ceny przecież nie stoją w miejscu. W sierpniu ceny poszły w górę średnio o 2,9% w porównaniu z sierpniem rok temu. Zatem biorąc pod uwagę inflację, przeciętna płaca brutto wzrosła w skali roku nie o... Słuchaj, 2,9 inflacja. Jak oni liczą, że średnio Polak zarabia 5 koła, to ja już wierzę w to, że też wyliczyli, że 3% to inflacja. Ty pieprzony skam na skamie. Jezusie, ty! Jakby wszystko dokładnie podali pewnie, to by wyszło, że jest 15% inflacji, a średnio Polak 1500 ma na rękę. Tylko skamują, żeby nie było, bo inaczej by nas z Unii wypieprzyli, że taka bieda, ty drugi Czarnobyl. Przysięgam. Mówię ci, taka jest prawda. Sierpniem rok temu. Zatem biorąc pod uwagę inflację, przeciętna płaca brutto wzrosła w skali roku nie o 212 zł, a o zaledwie 60 zł. Natomiast przeciętna płaca na rękę wzrosła nie o 150 zł, a zaledwie o 43 zł. Wzrost cen w Polsce jest prawie największy w Unii Europejskiej. Większa inflacja niż u nas panuje jedynie na Węgrzech. Widzowie, ja widziałem taki filmik jakiś czas temu na porównanie. I wiecie coś, porównanie zakupów w Kauflandzie w Niemczech, a w Kauflandzie w Polsce. I się okazało, że jakby Polak pojechał do Niemiec do Kauflandu, to by mniej zapłacił za to samo, niż jakby pojechał do Polski w Kauflandzie. Rozumiesz to? Takie czasy, że Polak ma taniej jak do Niemiec jedzie na zakupy. Widzisz? Czyli dobrobyt. Bo... kiedyś było tak, że Niemiec do Polski jechał, żeby było taniej. Widzisz? Dobrobyt jest w Polsce, bo teraz Polak jedzie do Niemiec na zakupy. Dobrobyt, prawda? O kurde, ty. Działa stream? Bo mi monitor wyłączyło, czekaj. O, dobra, odłączył się. Odłączył mi się monitor. Tylko, nic więcej. Co więcej, szczególnie zdrożały usługi i produkty, z których korzystamy lub które kupujemy na co dzień. Według danych GUS w pierwszym półroczu 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem owoce podrożały o 22%, mięso wieprzowe o 17%, wędliny o 13%, o, prawdziwa inflacja. A cukier o 9%. Prawdziwa więcej inflacja. Kosztuje użytkowanie mieszkania. Przede wszystkim z powodu podwyżki kosztów wywozu śmieci oraz wzrostu cen energii. Zobie, jak oni policzyli, że wzrosła inflacja o 3%, skoro w dupę warzywa, owoce, mięso wzrosły po 15%? To jak im wyszło 3? Jak wyszło im 3? Jak to możliwe? Energii elektrycznej. Drożeją też usługi. Poszybowały m.in. ceny w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych. Wzrost cen uderza nie tylko w nasze płace, ale również w oszczędności. Szczególnie mocno można odczuć to w ostatnim czasie, kiedy przez drastyczne cięcia stóp procentowych, które miało miejsce tego roku i w rezultacie których oprocentowanie depozytów bankowych spadło prawie do zera. Trzymanie pieniędzy na lokacie nie chroni już nawet przed inflacją. Co więcej, niektóre pesymistyczne prognozy mówią, że w przyszłym roku inflacja może całkowicie zjeść podwyżki płac, co oznacza, że będzie nas stać na mniej
niż obecnie. Czy za stosunkowo niską cenę da się kupić jakościowy produkt? Polityka cenowa dostarczająca maksymalnie dużo jakości za minimum ceny okazuje się teraz jeszcze bardziej potrzebna konsumentom. A o tym, skąd w ogóle biorą się ceny i dlaczego to samo potrafi w jednym miejscu kosztować więcej, a w drugim to reklama mniej, Lidla? Rozmawiam w podcaście z Karolem Okrasą. Kliknij w link i zobacz. Ale skam, te statystyki tego głosu pieprzonego, serio, ty. Chłopy jakieś biorą pieniądze za to, że nic nie robią i jeszcze kłamią w statystykach, żeby niby, żeby było, że jest dobrze. Rozumiesz? Taki w dupę skam? Wszystko chore. Nie, napluć im w mordę tylko. Ale ziemniaki przynajmniej tanie. No ta. Plusy życia w Polsce. Blank Beats Production. Huzaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!